Pełni Pan też funkcję pełnomocnika rządu do spraw współpracy z samorządami. Proszę powiedzieć, jakie instrumenty, o których Pan mówił, wskazałby Pan jako najważniejsze dla tutaj samorządowców, dla tych, którzy uczestniczą w kongresie i tych, którzy będą mieli jakby informację zwrotną z kongresu, od swoich kolegów, związanych z tymi zmianami, czy nowymi zmianami do ustaw, które istnieją. Co będzie jakby w Pana perspektywie najważniejsze, jeżeli chodzi o sprostanie tym wyzwaniom, o których była mowa? Przede wszystkim od początku agresji Rosji na Ukrainę współpracujemy razem z samorządami tak, żeby móc dać poprzez ustawę, poprzez prawo, które stanowi parlament, a przygotowywane jest w rządzie, narzędzia samorządom do tego, aby mogły sprostać tym problemom, które się pojawiają. I oczywiście tych problemów jest wiele. To jest gama wielu kwestii, która się pojawia w samorządach w związku z napływem uchodźców. Inne problemy są małych samorządów, małych gmin, gdzie bardzo często uchodźcy nie docierają w takiej skali jak do dużych miejscowości, dużych miast. Inne problemy były na początku, bo one miały charakter bardziej humanitarny, a inne problemy są dziś, bo one mają już bardziej charakter taki adaptacyjny, związany z adaptacją tych osób w naszych lokalnych środowiskach. Więc obecnie przyjęliśmy rozwiązania, które zostały przyjęte w czerwcu, które dają wiele różnych narzędzi. Jeżeli ktoś z nich jeszcze nie skorzystał, to na pewno warto do nich zajrzeć, ponieważ jest możliwość organizacji chociażby takich miejsc dla opieki nad dziećmi z Ukrainy w wieku przedszkolnym, w wieku szkolnym, tak żeby także móc pogodzić to z miejscami dla polskich dzieci, dla Polaków w przedszkolach, szkołach. Jest wiele innych narzędzi, o których mógłbym długo mówić. Przede wszystkim narzędzia związane z otwarciem rynku pracy na uchodźców. Ale teraz mamy kolejny etap. W wielu miastach funkcjonują jeszcze miejsca zbiorowego zakwaterowania. Tutaj chcemy bardziej uregulować te sprawy. Tak jak powiedziałem, wychodzimy już z takiej pomocy humanitarnej na rzecz bardziej pomocy systemowej, więc jeżeli otwieramy się na rynek pracy na Ukraińców, jeżeli oni bardzo chętnie podejmują pracę, to też muszą partycypować w kosztach, które dziś ponosi samorząd i rząd, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom. I przede wszystkim te rozwiązania w najbliższych dniach i tygodniach będą przedstawiane. Czy jakby w związku z tymi zadaniami, które pojawią się w najbliższym czasie i o których Pan wspominał, też przewidywana jest rozszerzenie kompetencji samorządów w tym zakresie i danie im jakiegoś wsparcia, jeżeli tak, to jakiego? To znaczy przede wszystkim zależy nam na tym, aby były skuteczne narzędzia weryfikacji także wielu uchodźców, jeżeli chodzi o to, co oni w Polsce robią i czy mają uprawnienia do świadczeń, które bardzo często samorząd wypłaca osobom, które do nas przybyły. Chodzi tu o świadczenia także takie z opieki społecznej, która jest istotą samorządową. To jest realizowane przez samorząd. W związku z tym wiele samorządów, szczególnie z Polski Wschodniej, wskazywało na to, że to jest problem i my na ten problem chcemy również tą nowelizacją odpowiedzieć. Czy jakiś taki najważniejszy komunikat dla uczestników kongresu? Najważniejsze słowo to myślę słowo dziękuję, bo warto zawsze w takich sytuacjach, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, a i pandemia, i wojna za naszą wschodnią granicą, to jest sytuacja nadzwyczajna. Kryzys surowcowy to również sytuacja nadzwyczajna. Myślę, że warto podziękować wszystkim, którzy są w samorządzie, ale także w administracji publicznej, którzy starają się rozwiązywać problemy, a nie je mnożyć. I tym wszystkim, którzy właśnie w taki sposób działają, nie patrząc na to, jakie środowiska polityczne reprezentujemy, tylko właśnie robią wszystko, aby móc rozwiązywać te problemy i wyzwania, przed którymi Polska i Polacy stanęli. Tym wszystkim należy powiedzieć dziękuję.